ludziska. Z tej strony wasz muhomor Manoni. A ja witam was w kolejnym odcinku z Gnossi. Poprzedni odcinek był bardzo udany. Nagrywam ten odcinek tuż właśnie po nim, w którym to udało nam się zdobyć wszystkie 4 achievementy, których mi brakowało. A mianowicie Loyal Servant, ten z AC Followerem, z bugiem, z tym, żeby jako engineer wykryć 3 Gnossi w jednej rozgrzybce i żeby pokonać 6 Gnossi będąc człowiekiem. Więc perfekto, po prostu perfekto było. A dzisiaj gramy dalej, mam wylosowaną jakąś rozgrywkę, nie wiem niestety jaką, bo przypadkiem właśnie w końcówce tamtego odcinka włączyłem którąś. Nie jestem pewien, ale bardzo prawdopodobne, że będziemy albo Crew, albo Guardian Angelem. I miałem okazję wyłączyć grę, dlatego zamiast Remnana widzicie tutaj kukruszkę. Tak więc zobaczmy, kim ja jestem? Ja jestem Crew. Jest Setsu, Rakio, Stella, Chippy, Comet, Kukruszka, Otome, Shaming, Remnan, Yuriko. Czyli nie mamy pełnego składu. Jest 11 osób, 2 Gnossie. W tym mamy jeszcze buga w grze, którego przydałoby się wygłosować. Okej. Okay. W takim razie tak, Step Forward, Guard Duty. Niech od razu się nam pokażą. Yuriko jest i Comet jest. Okej. Okay. Say you're human w takim wypadku. Czy kogoś wykryjemy? Czy ktoś tutaj będzie podejrzany w takim wypadku? Nic niestety nie znaleźliśmy. Więc cóż, trzeba zobaczyć, co reszta będzie mówiła. Comet mówi, że w kukruszce coś zauważyła. Możemy zrobić agree, bo kukruszka... Chociaż ona w miarę okej kłamała. A sporo... O Jezus Maria, jak sporo osób jej broni. Doubt na Setsu. Mamy tutaj refute, defenda mamy. Okej, okay, doubt na Setsu ponownie. Agree, niech będzie. No i możemy decydować. Prawdopodobnie wszyscy zagłosują na Setsu, więc możemy tak wybrać. Ale Comet na kukruszkę jak szła, to miało to sens. Jeszcze mamy na Shaminga głosy. Okej, okay, żegnaj Setsu. Zobaczymy, chociaż głupio trochę, bo jednak chcemy znaleźć ten event z Setsu, ale mamy coś z Rakio na pewno. Mamy coś na pewno z Rakio, jednakże najpierw tutaj wykorzystajmy nasze expy. Zwiększmy sobie intuicję. Co nam powie Rakio? Mamy event jakiś, mamy jakiś event. It's happening to Rakio again. Rakio seems to have realized something and is giving off an aura of hatred. If only you could ask Rakio what that realization was. Remnan zniknął. Okej, okay, podoba mi się bardzo ten fakt. Zróbmy cover na Rakio, bo będziemy jej potrzebować na pewno. Czy kolaboracja z Rakio przejdzie? Pewnie nie. Manoni, if I were to align myself with you, what merit would be in it for me? None whatsoever. Okej. Okay. Dab na Shaminga, agree, bo na Shaminga też były pewne głosy. Więc możemy się z tym zgodzić. Dab na Stelle? Dużo osób broni mimo to. Dab na mnie, obfuscate. Nie zrobimy retaliate, żeby na nią obrócić, bo jednak nie chcemy na Shaminga. Na kukruszkę poszło, okej. Okay. Zadziałało to, co chciałem powiedzieć, tylko że z opóźnieniem pewnym. O! To już? Tylko został nam bug, moi drodzy. I ended up unable to dispose of you after all. How useless these Gnossi are. Raki jest pewnie bugiem. Well, whatever. It's all over now, anyway. Now you may finally be able to talk to Rakio. You might be able to ask about the realization Yuriko facilitated. Ah, yes. So Manoni, you didn't know anything about it, huh? Even though it was about you, yourself. I see how utterly laughable. You and me as well. Well then, allow me to pose you a question. Something of a little riddle. Znowu zagadka, Anni. Here it goes. Do you think it would be best to solve this problem correctly? Do you think it would be best to solve this problem correctly? Yes. You replied that yes, it would be best to solve it correctly. Congratulations. Wrong answer. Yes, a problem best not solve. For you, in particular. As for why that is,
You were supposed to have already disappeared. Think about it. Why do you think it was discovered that there was Gnosia among the crew? Disappearance. You replied that maybe it was because someone had been eliminated. Exactly. In the beginning it was you. The Gnosia eliminated you. I was eliminated by the Gnosia? Yes, you were the first victim. You disappeared long ago, but you are right here, and no one has noticed this inconsistency. Until Yuriko did what she did to me, not even I realized it. Just what the hell is going on? I've thought a lot about this inconsistency, the distortion Yuriko speaks of. This resulted in my gaining an important piece of knowledge. Namely, the reason the existence of bugs occurs. I've worked out the cause. As for the Gnosia, that's not an issue. Their existence has been long confirmed throughout the universe. However, bugs are different. By simply existing, the universe is destroyed. Ha! It's almost funny. Why is such a thing necessary? Well, it's because you exist. You were supposed to have disappeared completely, yet you exist here. This goes against nature itself, a distortion, which must be corrected. And so, the universe itself is rendered to never have existed in the first place. For this purpose, the thing we know as a bug came into existence. That's right, it's your fault. This strange feeling that something is terribly wrong. And also because of you, this universe will be destroyed. Tylko my nie byliśmy bugiem. Tylko Yuriko Rakie była bugiem. The cruise ship and the universe itself erode away. Czyli tutaj jest mowa o tym, że my jesteśmy tą pierwszą ofiarą Gnosi. Ale faktycznie ma to sens, ponieważ od razu wiemy, że jest ktoś wyeliminowany. Wiemy, że Gnosia znajduje się na pokładzie. A nie wydaje się, że... Chociaż no, Levi mógłby od razu o tym wiedzieć, móc to wykrywając, ale jednak dopiero później zaczyna to wykrywać. A nasza tutaj obecność w tym sprawia, że świat się niszczy, bo nie powinniśmy istnieć. Stąd się w ogóle wzięły bugi. Okej, 45 tysięcy. Jak najbardziej weźmiemy. Okej. Mamy rozgrywki Guard Duty, widziałem. Engineerem. Crew. Możemy wziąć Engineera. Na mało widzę osób, na 7 dwie Gnosie. Możemy pójść. Nie mamy buga za to. Mamy AC Followera. Manoni has disappeared? What are you talking about? No, I don't remember anything like that happening as far as I know, but... My memory may be mistaken. Maybe that's it. Levi, can you investigate? I cannot confirm that Manoni has disappeared. However, I have found some degree of misalignment. Part of the Gnosia infection confirmation process log has been deleted. That or... I see. So yesterday, someone was eliminated by the Gnosia. We can't deny that possibility, right? And if that's true, why did we not notice it earlier? Manoni, this is extremely important information. I'm going to look further into this myself. I will contact you if I find anything out. Manoni, I want you to concentrate on the discussions as usual. A jakie przejście ładne takie. Okej. Okay. Step forward Guard Duty, niech się od razu pokażą. Setsu jest Guard Duty razem z Rakiem. Okej. Okay. Nie będziemy się pokazywać jako człowiek. Yuriko od razu powiedziała. Shaming i Remno nic nie powiedzieli. Okej. Okay. Dał w takim razie od razu leci na Shaminga. Obfuscate'em nas tutaj zarzucił. I zróbmy small talka. I zróbmy jeszcze doubt na Remnana w takim wypadku, skoro już jesteśmy przy tym. Dużo osób zabrało głos przy Remnanie. Ale mimo to chciałbym spróbować na Shaminga polecieć. No ale pójdzie na Remnana. Okej, okay, nie ma problemu. Żegnaj. Sprawdzimy zaraz w takim wypadku Shaminga. Zwiększmy naszą logikę.
Do Shaminga możemy się przejść. What's wrong, man? You get attacked or something? Better watch your step, or you just might be. Shaming. Rakio zniknęła i Shaming jest Gnosią. Bardzo rzadko so Rakio gets it this time, huh? This Gnosia really choosing their targets. Reveal role engineer. Powiedzmy, żeby wiedzieli też ludzie, że jestem. A ty, ale mamy tutaj AC followera, no właśnie. Daup na stelle, wiemy, że jesteś AC followerem. Yuriko znowu robi block argument. Dlaczego my nie mamy tej umiejętności? Chciałbym ją tutaj dostać, przepraszam bardzo. Any of those who object to Manoni, step forward. We shall end this here. So you want to get rid of Stella as soon as possible, huh? I think I agree. Really, I am... Dobra, ale mimo to chcę zrobić doubt na Shaminga od razu. You pointed out some questionable points about Shaming. Hehe, Shaming, being distrusted is itself a sin, you know. Ten robi nam oczywiście obfuscate'a. Zróbmy small talk, żeby nas tutaj nie próbował zabić jednakże. A Stella zatrzymała. Zróbmy vote na Shaminga. Na sam koniec. Stella się oczywiście nie zgadza z tym, ale cała reszta miejmy nadzieję, że się z tym zgodzi. Zgodziła się. I prawdopodobnie to powinno być już tyle z tej rozgrywki. Jeśli się nie mylę, żegnaj Shaming. Bo w tym momencie Stella... Jeśli będziemy... Aha, gramy dalej. To Remnon mógł być AC followerem teoretycznie. Bo skoro Stella nas... No to Stella może być. Stella może być tutaj tą złą. Manoni, I trust you. I mean, even if you turn out to be the enemy, don't feel too bad about it, okay? We both have to look out for the number one after all. W takim razie Stella musi być zła. Setsu zniknęła, a Stella jest Gnosią. Okej. Okay. Setsu is of no more use to us. Reorganize the works. Okej. Okay. Zaraportujmy, żeby wiedziała Yuriko tutaj. Pozwólcie tylko, że odpiszę, bo ktoś do mnie tutaj ważnego coś pisze. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Najmocniej przepraszam za ten mały tutaj event. Tak. Yuriko's dimensional waves were normal. Jak najbardziej vote na Stellę. Any of those who object to Manoni step forward. Yuriko się z nami tutaj zgadza. A Stella robi resist? Typowy resist. Dub na Stellę. Okej, okay, czy możemy... Don't vote na Yuriko. Stella się z tym nie zgadza. Aha. Small talka możemy zrobić, żeby szybciej poleciało. Kolaborację możemy spróbować zrobić z Yuriko. Czy się zgodzi? Nie zgodziła się. Ale dobra. Nieważne. I tak miejmy nadzieję, że zagłosuje dobrze i zagłosowała dobrze. Dziękuję ci bardzo, Yuriko, za współpracę. Wszystkie Gnosie poszły spać. We seem to have crushed them. Heh, how weak they are. Manoni, you did well. Thanks to you, the Gnosia have been destroyed. Rejoice! Tak, aż Remnant był AC followerem. Ale dziwnie fakt, że się nie odzywał w takim wypadku. Mimo, że był faktycznie człowiekiem, tylko nie współpracującym z nami. Okej, okay. Kolejne rozgrywki trzeba w takim razie znaleźć. Jeszcze raz możemy zagrać inżynierem, tylko tym razem na większą ilość osób. Mieliśmy inżyniera, doktora i guard duty. Więc Step Forward, Guard Duty, oczywiście na samym starcie. Comet i Yuriko. Czy z nami jest tutaj Setsu? Jest Setsu. Chciałbym ją tutaj wybronić, chciałbym, żeby ona tutaj z nami została. Step Forward, Doktor, jeszcze niech tutaj nam się pokaże. Rakio, Gina. A, myślałem, że jeszcze SQ się odezwie, ale jednak nie. Say you're a human, oczywiście. Otome, Chippy. Rakio postanowiła to przerwać. Nieładnie, leci w takim razie doubt od razu na Rakio. Bo jest to bardzo podejrzane. Ta robi retaliate, ale nikt jej nie popiera. No i na koniec smotok, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Więc proszę bardzo, zacznijmy głosowanie i na Rakio. Wszyscy na Rakio polecieli, ale trzy osoby się wykruszyły z tego. Rakio wiemy, że zagłosowała na Ginę. Chippy zagłosował na Jonasa, a Remnant zagłosował na Setsu, czyli Chippy i Remnant są podejrzani. Żegnaj w takim razie, Rakio. Chippy i Remnant są podejrzani, więc zaraz ich tutaj sprawdzimy. Logika niech poleci nam w górę. Pójdźmy do SQ może.
Chippy. Comment zniknęła, a Chippy jest Gnosją. Bardzo łatwo można się było tego domyślić. A Gino mówi, że Rakia była Gnosją. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, na Chippy'ego w takim razie rzućmy. Yuriko nam robi shadapa. Nieładnie. Że ja jestem tu nerwus trochę. Okej, zobaczmy. Dobra, na mnie. Obfuscate. Nie mam zamiaru się z tym zgodzić, zrobimy reveal role jako engineer. Aha, a Chippy teraz jest niby engineerem, okej. Make small talk. Remnant nam w nim przeszkodził. Zrobimy mimo to doubt jeszcze na Remnana. A, i zobaczcie, Chippy poleciał na Remnana, że jest dobry. A ten robi don't be fooled. Okej, trochę zaczynam się bać o mnie, o moją skórę, ale na szczęście mamy growl, więc miejmy nadzieję, że to zadziała. Revolt między mną a Chippy. Vote Chippy, oczywiście, bo mamy tutaj możliwości. Seek agreement. Mimo to dużo ludzi jest za mną, tylko Remnant się z tym nie zgadza, którego wiemy, że... Jednak jest okej. Jednak jest okej, cieszy mnie to bardzo. Za bardzo tylko trochę polecieli w tym wszystkim. Ale wiemy, że... Gdzież teraz trochę było osób, które broniły. Ale no wiemy też, że Remnant będzie zły. I jest świetnie. Remnant głosował na mnie, SQ głosowała na mnie. SQ też musimy trochę nie ufać tutaj, no to wychodzi. No ale wydaje mi się, że SQ po prostu tak ma. No wydaje mi się, że to po prostu jest błąd ze strony SQ. Przejdźmy się może do Setsu. Może nam coś powie, ale raczej nie. Nie, po prostu coś takiego. Remnant. Można się było domyślić, a Remnant był Gnosją. No, niestety, ale Remnant dobrze tutaj zrobił. Remnant tutaj dobrze zrobił. Faktycznie lepiej by było się pozbyć najpierw Remnana, dopiero potem Chippy'ego, ale no niestety się dopiero potem ukazał jako engineer, więc nie dało się tutaj za wiele zrobić. Zagrajmy może też nieco mniejsze te gry. Zobaczmy, co tutaj musi się zadziać. Step forward engineer. Moment, ja nie jestem engineerem? A nie, jestem crew. Okej, step forward engineer. Niech się od razu pokaże. Stella i Comet. I Yuriko, Boże Święty, aż 3, to my mamy tutaj... Tak, mamy AC followera. To trochę tłumaczy jednak. Say you are human. Comet, nie wykryliśmy kłamstwa, więc prawdopodobieństwo, że jest prawdziwa, jest dosyć spore. Stella i Remnant nic nie powiedzieli. Stella i Remnant. Stella podająca się za inżyniera i Remnant nic nie powiedzieli, więc... Więc możemy od razu zrobić doubt na Stellę, mi się wydaje. Bo to jest jak najbardziej prawdopodobne, że będzie tutaj zła. I jeszcze zrobimy doubta na Remnana. Doubt na Remnana robi jak najbardziej Seek Agreement zróbmy. Bo on jedyny się nie, jeden z niewielu się nie odezwał. Więc możemy na Remnana, ale najpierw zagłosujemy na Stellę. Okej. Comet głosowała na Yuriko, Yuriko głosowała na Stella, a Stella na Comet, więc taki mamy mały krąg tutaj. W miarę okej się zrobił, ale tutaj potrzebujemy tak wyeliminować całą resztę. Pójdźmy do... Yuriko jest naszym detraktorem, możemy mimo to do niej pójść. What are you not going to attack me? Heh, how unfortunate. Gina zniknęła. Raporty poprosimy. Stella mówi, że Yuriko nie jest, a Comet mówi, że SQ jest Gnosią. A co powiedziała ta? O Boże, nie skupiłem się na końcówce. A Yuriko powiedziała, że SQ jest w porządku. Ergo Yuriko mogłaby być AC followerem, a Stella mogłaby być Gnosią. Zobaczmy, co powiedzą. SQ chce kolaborację z Yuriko. Ta się nie zgodziła. Można było to przewidzieć. Doubt na Stellę, mimo to jeszcze raz niech poleci. Zróbmy small talk. Czy ktoś nam przerwie? Nikt nam nie przerwał. Okej. Doubt na Stellę, jak najbardziej exaggerate zróbmy nawet.
I doubt na comment. Defend. Nie mam zamiaru się z tym zgadzać, SQ. Nie podoba mi się to, co mówisz. Stella. Żegnaj, Stello. Say goodbye. Mamy to. I mamy Setsu. Hej, Manoni. So, the discussions went pretty well, but as for my investigation, I haven't made much progress. As for someone possibly having disappeared before the first day, apparently nobody remembers anything, not even the effectees. I even tried asking Yuriko, but that was a waste of time. She just keeps sidestepping everything I ask her. I will keep looking into this stuff in future loops, but I don't have very high expectations. I don't think this normal loops are the answer. We need some sort of reality special condition. Ciekawie nam się wyłączyło tutaj. Shigemichi był Guardian Angelem. O proszę, Yuriko była prawdziwa, a Comet była tym, AC followerkiem. O proszę. Pomyliłem się minimalnie. Aż dziwię się, że nie wykryliśmy kłamstwa Comet, ale i tak wyszło na dobre. There was a problem with the silver key. Information cannot be detected. Okej. Okay. Nie możemy korzystać z klucza, zobaczcie. Możemy zaznaczać rzeczy. Okej. Okay. No dobra, zwiększmy sobie maksymalnie. Chociaż nie, zróbmy sobie jakąś mniejszą rozgrywkę. Co? Zero Gnosi? Czy... Kluczyk coś porąbało. Nie mieliśmy nigdy możliwości wziąć... A czy mogę wziąć w takim razie jeszcze więcej niż ten? Niż 6? Nie, tylko 6 mogę. Ale mogę wziąć też 0. Mogę wziąć 15 osób, 0 Gnosi. Możemy wziąć AC Followera. Weźmy sobie... Engineera. Since there is no Gnosia, settings have been changed. Are these conditions okay? Zmieniło nam buga. Okej, okay. Nie będzie buga w grze. Ale AC Follower już będzie. This place. An universe beyond the reach of the Gnosia. The only universe in which not a single crew member is infected. Manoni, so you made it here, too. To this world of yesterday. That's right, this loop begins one day before our unusual starting point. I don't know why, though. All right, Manoni, let's see what happens. Dzień zero, moi drodzy, Gnosia zero! Odblokowano osiągnięcie. O, żeż ty. Hey, Manoni, you are awake! And Setsu too? Ha! Everyone's eating in the cafeteria. You two wanna come? Ziemali, przepraszam. Oh, sure, thanks. Let's go check it out, Manoni. Cafeteria. O, ile jedzonka. The table in the cafeteria is covered with all different kinds of foods. Hey, Manoni and Setsu are here. Sit down and have a bite. Hey, Setsu, I wanted to say thanks, actually. Huh? Did I do something to be thanked for? What are you talking about? You saved us, but... Yeah, Liyuan, was it? That planet was full of Gnosia. If you hadn't let us out, we would have been annihilated. Yes, thank you, Setsu. Oh yeah, haha, I guess I did, huh? Even I'm grateful for that, you know? My appreciation is kinda morphed into desire, is all. You know what they say, something about a drowning man grasping at straws or whatever. Hey, Setsu, maybe you should have, like, not saved Shaming too. Seriously. Shaminga akurat ta. Jezu, ile tu jest ludzi. Everyone is eating and talking pleasantly. Even Setsu flashes a smile here and there. Manoni, are your injuries healing alright? Injuries? Czyżbyśmy byli ranni? Injuries? Oh yeah, Manoni, you did get banged up real bad, huh? Yeah, it was pretty terrible. I was sure Manoni was gonna end up looking like me. Anyway, glad to see you're okay, but cheers to you, my man. After staying around for a bit, you and Setsu leave the cafeteria.
Manoni, I had no idea you have been injured, but... Jezus Maria Ziewańska, najmocniej przepraszam. But everyone else seems to know about it. It's not just that there are no Gnosia here. This loop seems completely different from the others. Also, it's strange. Till now everyone has been suspecting and lying to each other. It's strange seeing them all getting along together like that. If we keep on... Sorry, never mind. Let's go, Manoni. We should talk to the rest of the crew too. Main control. How many times must I say this? Setting course for Gliss is clearly the most efficient way to go. Why can't you understand this? Rakio, that's enough, okay? But I, Jonas, as captain of the ship, say that. Ah, hehe, speak of the devil. Huh? Manoni? Setsu, we were just discussing plans for the future of this ship. As you have ties to the military, let me ask. We, having escaped from the Gnosia Riden, Liyuan Galaxy, are refugees. And it would appear that there are no other survivors. Therefore, it is our duty to report the status of Liyuan to the proper authorities. I submit that we should head for Audon Base, which is not far from here, but... That's foolish. Who knows how long we will be held up with reports and examinations if we go straight to the military. I cannot abide this. As you can see, this is where we now stand. Setsu, your thoughts on the matter? I see. Yeah, I think Setsu should decide for us. We don't have to fight like this. Kukrushka nods in agreement. I will submit a report on the situation in Liyuan, so we won't need to go all the way to the base. Is this acceptable? According to interstellar travel rules, when Gnosia infection is discovered, it must be reported immediately to... It's fine. As long as we know nobody on board is infected, we can ignore the rules. Haha, what a surprise! Setsu, you've got quite the head on your shoulders. Huh. Understood. In that case, we will head for Gliss, as Rakio wants. Great! Thank you, everyone. Also, Rakio. No need to thank me. I just want to get back to Gliss quickly. No, I know. It's just that if we go to the base, then I would have to see... Anyway, thank you for thinking of me, Rakio. Many of you seem to misunderstand this, but Rakio is actually a very good person. I'm sure everyone here would agree. Remnan, you are creeping me out. Jonas, if we were going toward Gliss, I would appreciate it if you could drop me off on planet Nada along the way. My home is on Nada, so... The Nada. But of course, that will be no problem. Hehe, this is a gentleman's duty to escort a lady, after all. Yay, thank you. I wonder how Dr. Yoshikado is doing. Kukrushka smiles at Otome, as if to say, good for you. Oh yeah, Kukrushka. What will you do from here on? Kukrushka waves her hand slowly. Otome, what did Kukrushka say? She says she hopes to get some sleep, wake up, and just have fun till she dies. Oh, I see. Oh yeah, Kukrushka, would you like to come to Nada with me? The Nada. I'm sure you will be able to make lots of friends there. What do you think? Kukrushka simply smiles quietly. Okay. From here on, huh? We've got a future ahead of us, don't we? Heh, I had sort of forgotten. It's something that was always out of my reach. So Manoni, if we are able to stop the loop, I want to stop the loop here, in this world without Gnosia. In this world, we all have a future ahead of us. But Manoni, you have no future. O, Yuriko! Faktycznie nie było jej w żadnej z tych scenek. Yuriko? Do you know why, Manoni? Because you are something that should not exist in this universe. What's wrong with you, Yuriko? Why would you say so? No, Setsu. Yuriko is correct. Stella jeszcze się dołączy do tego. Huh? Stella? You too? When we escaped Liyuan, Manoni was badly injured in an accident. Since then, we have been providing treatment in the medical pod, but... The treatment has finished, and now here we are. That's all, right? But... Setsu, of course you don't understand with just an explanation. See with your own eyes.
Fine, let's go check the medical pod, Manoni. Here it is. There is someone in this pod. The status reads in treatment. It looks like it's almost complete. Let's wait here. To be honest, I'm scared. But do you remember? Don't doubt, don't be afraid. And no knowledge will save all. You told me that, Manoni, long ago. And I agree. We must know. Właśnie to... Też o tym myśl... Też mi się to wydawało, że Setsu do nas coś takiego mogła powiedzieć. But that was what you had said to me in the first loop. Huh? You don't remember? Oh, I see. I get it. No, it's nothing. Never mind. More importantly, look. It looks like the treatment is complete. The pod, it's opening up. Manoni? Manoni, if you were... Whatever you may be, I will... Inside the pod was another you. And then, the instant the eyes of this other you open... Due to a fatal error, this universe has been annihilated. Oh, Jesus. I can't see anything, just what is... This world is terribly unstable. Apparently we ended up here due to the disappearance of the universe. I don't think it will hold out very long. This could actually be a good opportunity. Let's talk and gather our thoughts. In that last loop, the world without Gnosia, there was one more you. So, what exactly does that mean, you are? O Jezus Maria, my byliśmy w tym... My, Jezus Maria. Czyli tak naprawdę, przez to, że jest dwójka nas, świat w jakiś sposób trafia szlak. Are you the real Manoni? A clone? Or possibly a fake posing as Manoni? The real thing? A clone? A fake? Ja mogę tutaj wybierać? Przepraszam bardzo, skąd ja mam wiedzieć, co jest prawdziwe? Ja nie wiem, co ja mam tutaj wybrać. Przepraszam bardzo. The real thing może. You answer that you are the real thing. Yeah, you and one more you. Both are the real Manoni. That's what I think. Overlapping existence causes inconsistency, which in turn is causing pair annihilation. This is likely what caused the universe to disappear. Do góry nogami ją jeszcze wzięło. In that case, then the universe of the loops you have experienced up to now, was there another Manoni there as well? What do you think? Czy w tych wcześniejszych światach, czy mogłem być drugi ja? Jeśli byśmy założyli scenariusz, że tak naprawdę dni, w które gramy, nie są tak naprawdę dniami konkretnymi, że zawsze to jest, załóżmy, że nie wiem, to jest zawsze od drugiego do piątego, czy tam, od drugiego, zaczyna się to wszystko od 2 października. Gdyby to na przykład mogło się kończyć w jakiś sposób, albo iść gdzieś dalej, to mogłoby mieć to sens, ale nie jest, zaznaczmy jest. You answered that there probably was. So that means, just as Rakio said, there was one more Manoni on board the ship. And so, what happened to the other Manoni? Rakio spoke about this as well, do you remember? They disappeared. Zniknął. Zróbmy. You answered that Rakio said they disappeared. That's right, they disappeared before we awakened after looping back. In that case, who erased the other Manoni? Gnosia. You answered Gnosia. Exactly. The Gnosia on board the ship erased the other Manoni. Okej, okay, zobaczcie tutaj. Chyba rozumiem ten tutaj diagram. Nie chcę tutaj klikać na wszelki wypadek. Pewnie wyjaśni zaraz nam tutaj, o co chodzi, ale na wszelki wypadek nie chcę klikać. Że dnia zero jestem tylko jeden ja. Pierwszego dnia, jak się pojawia drugi ja, jak się, no pojawia, jak jest ten drugi ja, już tam wcześniej w jakiś sposób, ja w jakiś sposób wchodzę w tą linię, to świat kończy się.
Po prostu świat się kończy, mamy fatal error, 404, dziękuję, do widzenia, mamy bugi. Ale gdy eliminuje mnie Gnosia, gra toczy się dalej. Because of this, with you and the other Manoni, the problem of this overlapping existence hadn't previously occurred. But without anyone infected by Gnosia, the universe disappears. That's why up to now we were only able to loop into a universe with Gnosia present. That was the only universe in which we would be allowed to exist. Oh, kurde. Listen, Manoni, I thought of something when we were in the universe with no Gnosia on board. If possible, in that universe, where nobody would have to be sacrificed, where we all had hope, I wanted to end the loop there. So... Manoni, the key. We need the key to solve this. The silver key needs to be filled. Gather as much information as you possibly can. Information we don't yet know about everyone on board, everything. If you can do that, then I'm sure... Manoni? This universe collapsed. Ten świat się zapadł. Tylko my już mieliśmy okazję to zrobić. Czy ja mogę... Mogę lecieć dalej z eventami. Tylko wiecie co, mi się wydaje, że powinniśmy nadal spróbować. No i usuwa nam dalej buga. Spróbujmy jeszcze raz. Your role is now guard duty. Otome will become a friend. The fact that you are here in this universe, does that mean your silver key is now full? It's full. Tak, jest pełen. Już dawno odkryliśmy wszystkie informacje. You answered that it's full. Manoni, why tell such a meaningless lie? What's even the point? A nie, moment, no tak! Boże święty, zapomniałem, my nie mamy informacji o Setsu. Listen, as long as the silver key isn't full, coming here will solve nothing. Due to the overlapping existence of you and one more Manoni, this universe is going to cease to exist. Manoni, gather all the information you can, from any universe and anyone you can. In order to do this, try experimenting with various factors, your own role, your choices, etc. And once you have collected all the required information, return here, to the universe free of Gnosia infection. Okay, I will be here, waiting for you. Okej, okay, i świat się... Tak, fatal error. Okej, okay, nie możemy tutaj w takim razie przyjść wcześniej. No to dobra, to event search. Widzę, mamy tylko na 15 osób i pewnie... Pewnie będzie to związane z Setsu. No musimy... Pociśniemy tutaj jeszcze to trochę. Setsu is walking down the hallway. Let's strike up a conversation. No okej, okay, już mamy od razu. You. Who... Were you again? Przepraszam, co? Setsu, ty chyba powinnaś wiedzieć, kim jesteśmy. Pętla 160. Setsu's reaction just then, it was as if you had been completely forgotten. And so even if we do have Gnosia on board, what we are supposed to do? If we are unable to find a solution, then in order to prevent the infection from spreading further, the ship will self-destruct. Damn, that sucks. We gotta do something about this, you guys. In a normal loop, Setsu would propose that we start the vote and would lead the discussion, but... this is so ridiculous. Alright then, let's do this. We take everyone's brains and... Setsu, you are military, are you not? Handle this appropriately. Huh? I mean, it isn't that simple, really. But maybe, official protocol for dealing with Gnosia infection in an enclosed environment states that the usual process of discussion and voting has finally fallen into place. Setsu's demeanor is somewhat worrisome, though. Okay. Step forward to guard duty. Niech się guard duty nam pokażą. Kukruszka razem z Yuriko. Step forward, doktor. Załatwmy tę grę jak najszybciej, tylko to jest możliwe. Z SQ, Gina, Tome. Boże święty, tyle doktorów. Faktycznie, dobrze mówisz tutaj. Mamy buga, więc jeden z doktorków to jest bug. Przyda się go zgarnąć. Więc powinniśmy posprawdzić Gina, SQ i Tome. Bo tylko my możemy tutaj załatwić tak naprawdę buga. Więc przydałoby się załatwić którą z nich. Zróbmy small talk. Tylko po to, żeby przelecieć tutaj to przez to wszystko.
Zróbmy cover na Setsu, bo myślę, że będziemy jej na pewno potrzebować tej pętli. Więc niech tutaj z nami zostanie, ta nam dziękuję. Gina robi Argio, więc Gina możemy teoretycznie sprawdzić. I zróbmy sobie You Are Human. Komet kłamie, Komet jest zła. Dziękuję ci bardzo za tę informację, Komet. I nikogo więcej nie mamy, ale Stella nic nie powiedziała. Więc Stella też jest podejrzana. Okej. Okay. Komet. Poszło na Gina. Żegnaj, Gino. W takim wypadku. O! Oh, okej, okay. This needs to be investigated after all. Time to speak to Setsu in the hallway. Oh, Manoni, right? Can I help you with something? You ask whether Setsu really doesn't remember you, or anything about the previous loops. Manoni, you came on board the ship after the evacuation, right? That's all I know about you, of course. And what is this loop you mentioned? I'm sorry, I'm afraid I don't know what you are talking about. Setsu doesn't seem to know anything. Just what is going on? Sorry, but I have to go. I need to think about how to handle this Gnosia stuff. Well, that was certainly an interesting conversation. Rakia, they seem to have been eavesdropping on your conversation with Setsu. Let's not bother with harmful accusations, huh? Anyway, just come with me. You want to know what's going on, don't you? Okay, Rakia coś nam może powiedzieć. Hmm? Loop? Ha! So I'm assuming it's in your possession, isn't it? The key! Okay, coś nowego, moi drodzy, coś nowego. Just to let you know, I'm not looping myself. My silver key is in a state of inactivation. Well then, let's see yours. Produce the key. You produce the key, as Rakia asked. Haha, just as I had thought. To think I would ever met an actual living specimen. How unbelievable lucky. Okay, now then, just in case, let's test this out. Don't doubt, don't be afraid, and no, knowledge will save all. To jest ponownie ten sam tekst. No reaction after all. It's definitely affixed itself to you, Manoni. Haha, my condolences. Don't doubt, don't be afraid, and no. Setsu had said these exact words in the first loop. Well, I guess I will explain it to you. This don't doubt thing is a kind of keyword. Reciting this causes the silver key to fully affix itself to its host. So now you are gathering information till the silver key is satisfied. What it's like being slave to the key, I can't even imagine. Well, talk. Something's worrying you, right? Start with explaining your situation. Keep it brief. You tell Rakia about everything that's happened, about Setsu, etc. Hmm, I see. I had assumed as much, but it appears as tough as I was right. Well then, assuming Setsu truly remembers nothing, it could be because maybe Setsu wasn't actually looping to begin with. Setsu had been lying to you the whole time, claiming to be looping. Attempting to bring you in is an ally, that is. Setsu has been lying this whole time? Jeśli to by była prawda, jeśli ona by kłamała, jedyną taką opcją, co by się dało zaakceptować, co by mogło być prawdą, to to, że ona była Gnosią przez ten cały czas. Ale nie zawsze ona była Gnosią przecież. No, of course not. Haha, I'm kidding. Dobra, Jezus Maria, już się zasrałem. O Jezu. You didn't actually believe that, did you? That's not even really believable, you know? Anyway, the truth is much more simple than that. It's easy. Setsu doesn't yet have the key. The Setsu here now, it's Setsu before getting mixed up in this loop stuff. No, to, tego można się było domyślić. Tak właśnie myślałem, że to jest jeszcze Setsu sprzed tego wszystkiego i ma to jak najbardziej sens. So basically, Setsu is about to begin the loop, almost certainly using my silver key. Czyli to Setsu ukradła ten pierwszy klucz, a my tak naprawdę mieliśmy go od początku. Setsu has been wanting to escape from this loop, right?
Well, this may be the only chance for the current Setsu. What if the current Setsu was never parasitized by the Silver Key? Then their loop would never have begun, and that would be that. The fact that you received the Silver Key from Setsu would also disappear. Nobody would be looping and everyone wins, haha. If the Silver Key is never used, then Setsu and I myself could escape the loop. I mean, it's just a theory, though, but doesn't it seem pretty reasonable? Miałoby to sens. Ale jest jedna rzecz, która sprawia, że to trochę nie ma sensu, ponieważ mamy dwie wersje Setsu, w których to jedna mówi, że to my przekazaliśmy te jej słowa i w drugiej, kiedy ona nam przekazuje te słowa. Więc coś się nam tutaj nie pokrywa. Time to warp is approaching. Manoni, please return to your room. Wow, we have been talking for a while now, huh? Anyway, I have told you what I think. So does Setsu get pulled into the loop or freed from it? Heh, I think I already know the answer, but do whatever you like. No nieźle. No nieźle. Mamy na pewno comet, mieliśmy sprawdzać. Eski i Otome, bo wiemy, że ktoś jest tym bugiem. Stella nic nie powiedziała. Myślę, że Stella mogłaby być bugiem. Więc zaznaczmy Stellę. Nikt nie został zaatakowany, czyli Stella nie była bugiem. Ale za to jest Gnosio. I wiecie co, teraz skoro mamy... Nikt nam tutaj ten... No temu mówisz, że Gino była Gnosio. I Eskio mówi, że Gino była też Gnosio, więc to jest okej. Aha! It pains me to propose such a thing, but putting all of them into cold sleep would help greatly reduce risk. How stupid, I reject this proposal. Also disagree, nie mam zamiaru wszystkich tutaj wrzucać. You stated that you too disagree with putting all who claim to be doctor into cold sleep. I feel bad for Stella, but yeah, I don't think we should do it. I see. It was nothing more than my opinion that we should vote for them. I only ask that you consider it when voting. Tylko nic nie zaczęła w ogóle tego, ale dobra. Dop na Stelle. You pointed out some questionable points about Stella. Right, Stella is so suspicious. Teraz wszyscy będą szli na Stelle, mi się wydaje. Przez to, że właśnie zaproponowała tę jakże idiotyczną opcję. Jedynie Shigemichi broni, Setsu też broni i Jonas. Comet. Remna. No, Comet broni wiadomo, bo jest Gnosio. Więc chcemy też zrobić doubt na Comet, bo wiemy, że Comet będzie Gnosio. Exaggerate. Exaggerate block argument, Yuriko nam to daje. Comet scares me. Kukruszka's body language says as much as shivers. What me? Like seriously? Zróbmy small talk, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Food, ha? Huh? I love me some good old food. Let's have Levi order us up some munchies. A Boże, po co ja to czytam? Przecież to jest ten. Sam wszedłem ten small talk. Cover na Setsu, bo chcę, żeby Setsu z nami przeżyła. Yeah, I think Setsu is okay. Dobra, Stella. I albo niech idzie na Comet, albo niech idzie na Setsu. Albo na Stellę. Poszło na Comet też, więc się cieszę. Żegnaj, Comet. Wiemy, że byłaś zła, więc się z tego cieszymy. Mamy level upa. Oczywiście pójdźmy w logikę. I pójdźmy do Setsu. Może z nią uda nam się pogadać. Can I help you with something? Setsu seems worried of you. Zobaczcie, komora jest otwarta. Nie wiem, czy to jest to miejsce, w którym byliśmy, ale komory obydwie są otwarte. I will be blunt. I don't trust you, Manoni, so I can't provide you with any personal information. Conversation doesn't seem to be on the table. Remnant bronił. Mogę zobaczyć, to powinno być. Stella is suspicious. Shigemichi jego sprawdźmy w takim razie. Znowu nikt nie został zaatakowany. A Shigemichi jest człowiekiem. Yes, that's right, zero victims. Please let this keep going. Drugi raz mamy zero tych. Czy my w ogóle mamy... Mamy Guardian Angela.
Hamet, Wendy, the Coldly, but they weren't Gnosia. O Tomek, łączuszku ty. Ja cię tu sprawdzę potem. Cover na SQ. Block argument, dziękuję. Sick agreement poleciał. I have no object in trusting SQ, Cella mówi. Okej. Wszyscy ufają SQ, co mnie bardzo cieszy. Zróbmy small talk. No szybciutko teraz. Póki jest możliwość. Daft niech poleci w stronę Otome. Bo nie jestem pewien, czy będzie bugiem, ale na wszelki wypadek warto. Daft na Jonasa poleciał. Sporo osób wydaje się tutaj być za tym. Ale sporo osób też broni go. Czy pisze kolaboracji z SQ, czy SQ się na to zgadza? Start the vote. A nie zrobiłem Daughta na Stelle. Powinienem był zrobić Daughta na Stelle. Pójdzie na Otome pewnie. Poszło na Otome. Okej. Okay. Przydałoby się sprawdzać dużo osób, ale okej. Okay. Yuriko coś od nas chce. Ten to się przyciskiem robił? Shiftem Alt? Nie, nie Escape. Jaki to był przycisk? Który to był? O, Z-ka. Tak. Ona ma w ogóle odsłonięte nogi. Co jest? Co tu się dzieje? Yuriko? Just what is she? SQ gave them to me. She said that changing one's clothes would change one's spirits. Should you tell her what you think? It's cute, it suits you. That's just scary. You told her that's... Shut up. Who asked for your opinion? Block argument! Jezusie! You've acquired the skill block argument. This prevents any sort of rebuttal, such as defend. Dobrze w końcu wiedzieć, na czym to polega. Czyli to sprawia... W sumie fakt. Nikt do tej pory nie robił defenda po block argument. Potrzeba 40 charyzmy. O, ale my chyba mamy 40 charyzmy już. Chyba będziemy mogli to robić. Niemniej było to straszne. Yuriko, nie rób tego więcej. Sprawdziłbym na wszelki wypadek SQ. Bo mogła po prostu trafić. Ale fakt, że Otome nie powiedziała prawdy o Comet, jest alarmujący trochę. Sprawdźmy Shaminga. SQ zniknęła, a Shaming jest człowiekiem. Coś mi nie idzie tym razem. Daup na Stelę, bo musimy wywalić Stelę, bo nie za wiele rzeczy, nie za wiele osób tutaj za bardzo. Dużo osób jest za Stelą, to mi się podoba. Defend robi. Zróbmy cover na Shaminga, bo wiemy, że jest człowiekiem. Robi nam Express Fangs. Możemy zrobić w sumie kolaborację z Shamingiem teoretycznie. Zgodził się, okej. Okay. Cover. Kogo wiemy, że jeszcze ten? Kogo określiliśmy, że jest dobry? Chyba nie za wiele? Gdzie jest mój engineer report? Nie za bardzo. On nie pojawia się, bo ten. Okej. Okay. Czemu mi nie pokazuje w ogóle, że Shaming na przykład jest? Nie pokazuje mi, że Shaming jest człowiekiem. Dobra, nie będę robił nic. Dop na mnie. Mono, you don't speak up so much. I want to avoid biased information. Regreta odpalmy. Rakiem nie broni, Shaming, Remnan, dziękuję. Step forward jako engineer, oczywiście musimy się pokazać. Start the vote. I głosujemy na Stelle. Shigemichiego jeszcze sprawdzaliśmy. Shaming i Shigemichi są w porządku. So this is your decision, I understand. I will be praying for your success while I sleep. Papatki. Tylko kiepsko, bo teraz można nas zarąbać. Mogą nas zarąbać. Boże święty, powiem wam w ogóle, że strasznie jest to dziwne, że
Po takiej rozgrywce, znaczy rozgrywce, po tym co się działo, robimy teraz takie rzeczy. Gdzie jest Setsu? Gdzie jest Setsu? Tutaj jest Setsu. Musimy ją odwiedzać cały czas. Sorry, Manoni, I have no information I would like to share with you. Nie, to jest normalny tekst. Sprawdźmy Remnana. Yuriko zniknęła, a Remnan jest człowiekiem. Boże święty, jak mi nie idzie wyłapywanie tych Gnosi, chociaż... Nie, no mamy 4 Gnosi. A nie mamy na pokładzie już... Chociaż nie, jest dobrze, nie mamy 3 już Gnosi. Nie ma już 3 Gnosi co najmniej, tak mi się wydaje. Nie no, na pewno, skoro Eskiu zginęła, żadnej Gnosi już nie będzie. I Baga też nie powinno być. No nie powinno być. No nie powinno być. Zaraportujmy, że Remnan jest w porządku. Kukruszka chce kolaboracji Setsu, Setsu się zgadza. Mamy tak, mamy Jonasa, Chipiego i Rakio. Zróbmy cover na Shigemichiego. Setsu się nie zgadza. Doubt na Rakio. Seek agreement. Sporo na Rakio bronienia było i sporo Doubta. Doubt na Jonasa też jest tutaj, widzę, zgadzam z tym. I Doubt na Jonasa. Jonas jest tutaj podejrzany troszkę. Możemy zrobić strzała. Możemy zrobić strzała na Jonasa, może to nam coś pomoże. 2 osoby zagłosowały na Rakio. Chippy i Jonas, okej. Okay. Do widzenia, Jonasie. Warning! The ship is currently experiencing malfunction. The shields are broken and we risk damage from collision with debris. In accordance with emergency guidelines, please put on your spacesuits. O kurde. Ach, Manoni, hurry, this way! Okej. Okay. Boże, co za długi odcinek dzisiaj będzie. Wybaczcie mi, ale będzie to trochę długi odcinek. Everyone has been evacuated into the Eva room down below. Get inside and get a spacesuit on. Got it? Levi, air pressure is dropping here. Close the slope bulkhead. Understood, closing the slope bulkhead. Okay, Manoni, you go on ahead. Run! Oh, Jesus. What was that? And Setsu is gone. Is Setsu still on the other side of the bulkhead? I have to go back. You sleep underneath the closing bulkhead door, and then... Oh, Jesus. Jest po Setsu. Likely having been hit directly by flying debris, Setsu body is... You idiot. Why? Come back. It's too... I... down! Go down! Now! The outlook is not good, but if Setsu were to die here, now... Setsu's loop would never have begun, and that would be that. Setsu's death would be permanent. If Setsu dies, everything ends here. What are you doing? Go! Now! What do I do? How can I save Setsu? Go to Rakio's room. That's right, Rakio has the silver key. To Rakio's room. The silver key. For some reason, it's placed in a very convenient location. A message has been left next to the key. You're going to need this. You're going to need to use this in an emergency, right? Be grateful I saved you the trouble for looking it. You grab the key now. Setsu. This is dangerous. Oxygen levels are dropping. There's no time. Use the key. You place the silver key next to Setsu. Don't doubt. Don't be afraid. And know. Knowledge will save all. The silver key disappears into Setsu. And now Setsu is permanently entrapped in the loop. Nothing will get through to Setsu right now, so you simply hold them. Mamy ostatnią informację na temat Setsu. Taurus Cyan odblokowany. The results will be displayed. 63 tysiące tylko za tę pętlę? Przepraszam bardzo. Oto my była bugiem. Udało się wszystkie Gnosy wyeliminować i ona była ostatnią. I tutaj mieliśmy taką właśnie zabawę. A Setsu jako zginęła.
No to nieźle, moi drodzy. No to nieźle. Aha, i teraz zaczyna mi się to. Ja muszę tutaj kończyć. Ach, so this is... Dobra, pociągniemy jeszcze chwilę. So it looks like we are here again in this loop. And Manoni, your silver key seems to be shining. Does that mean the key now has every piece of information? Well, I did manage to obtain all of them. All of that info on the crew, but... Ah, I see. Really? That's amazing, Manoni. Now the door will open. We can finally end the loop. The loop will end? That was long. It took us so long to get to this point. At last, I can finally give this back to you. Do you remember? I was actually supposed to die. But you saved me. Thanks to the key you gave me, I'm still here. But my giving you the key is what got you stuck in this loop, in the first place. No, it's okay. Listen, Manoni. I'm glad it happened like this. I really am. Because ever since then, I have been able to stay here with you, in this universe you gave me. And so, now it's my turn. Let's end this. Let's open the door to a world without Gnosia. Okay. No to nieźle, moi drodzy. Ale nadal możemy sobie wybierać tutaj coś. Mimo to powiem wam, że chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Brakuje nam skilla jeszcze jednego, a chciałbym znaleźć wszystkie skille przed... Wiem, że to jest końcówka gry. Jesteśmy na bardzo dużym finiszu, moi drodzy. Ja już mam godzinę materiału, więc najmocniej przepraszam was, że będziecie musieli tyle się naoglądać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale robi się naprawdę ciekawie. I jesteśmy bardzo blisko końca. Ja wszystkie myśli zostawię na później. Postaram się to wszystko zapamiętać, żebyście nie musieli tutaj nie wiadomo jak się bawić, ale no wy będziecie na pewno wiedzieć więcej, bo będziecie mogli sobie obejrzeć ten odcinek tuż po poprzednim i poprzednim, więc będziecie mieli łatwiej ode mnie. Ale ja będę to wszystko na pewno pamiętał. I dzisiaj jeszcze, nie teraz może, tuż po tym, ale jeszcze dzisiaj postaram nagrać się ten ostatni odcinek. Być może przedostatni, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak więc na szybko skończymy teraz. Wiecie co macie komentować, jak wam się na razie podoba, co sądziliście, czy fabuła tak będzie faktycznie szła, czy nie. W ogóle wszystkie wasze myśli, co macie, wylejcie to wszystko w komentarzu. Śmiało. I jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.